Dokładnie tak, z tej strony samozwańczy pseudoprofesor kolarstwa no i kolejny odcinek tego starzejącego się Giro, bo to już po półmetku to odcinek z Bradori, rivoli etap 12. 185 km, jakiś taki krótki jak na to Giro, ale spokojnie było parę kilometrów strefy zneutralizowanej, więc znowu panowie prawie 200 km przemielili. No i co, dzisiaj, tak jak mam nadzieję, że wspominałem, bo to już wszystkie te dni mi się troszeczkę zlewają, ale no początek pogórek, po górach, pagórkowaty, po także od, odstrzelenie wszelkich sprinterów, którzy my, myśleliby sobie, że może tu Tutaj dojadą, chociaż ten podjazd drugiej kategorii no, dawał bardzo małe szanse Sprinterom, Sprinterom, może jakimś tam Matthewsom, czy, czy Petersenom, ale zapomnijmy o Cavendishu, czy o em, tym Mowistorowym Gaviri, który już po tam chyba na 50. km pytał e, sędziego... <coughs> na tyle pretonu, jaka mniej więcej będzie, jaka mniej więcej będzie, będzie, czas odcinki, bo to około 33 minut, nikt raczej nie był tam na granicy dzisiaj pożegnania się z Giro z powodu niezmieszczenia się w limicie czasowym, no ale, ciekawa sytuacja, no bo po, po tym osłabieniu, a może zanim jeszcze skoczy do tego etapu, no to warto jeszcze parę ciekawostek przytoczyć z wczoraj, no bo chyba tak trzeba powiedzieć, że to z wczoraj, bo, Dzisiaj na start y, nie staje ten sprawca wczorajszego. Y, wczorajszego? Znowu już mi się widzicie, y, to mi się wszystko miesza. Y, z zaraz, zaraz. wczorajszego, tak? Wczoraj. Wczoraj Tao, Tao pożegnał się z Jira. Widzicie, już mi się. Tak, oczywiście, no z wczorajszego etapu e, 219 km tak się dłużył, że nie wiedziałem, czy on się zaczął może przez wczoraj, e, także parę słów o przedwczorajszym etapie w no, wczorajszym etapie paskudna pogoda e, mówi, wszyscy kolarze mówili, że ledwo było czuć ręce no i prawdopodobnie momentami palce więc prawdopodobnie z tego właśnie wziął się ten upadek Kowiego, który nie za bardzo czuł już palce, nie mógł przyhamować, czy nie mógł już do końca skręcać tam, gdzie chciał no i przewrócił się, na niego upadł Tomas, Tomas sobie praktycznie nic nie zrobił. Um, Roglicz sobie brzydko, brzydko rozciął Dupala, a Theo Geigenhardt, no właśnie teraz już wiemy, że no tak do końca skomplikowane złamanie okolicy Kości udowej i Biodra, co dokładnie tego nie wiemy, ale już jest po operacji, um, po operacji zakończonej sukcesem, no i zaczyna, zaczyna powrót do zdrowia, ale to nie, nie jedyne wypadki, bo może jeszcze warto przypomnieć, czy też powiedzieć, że sepkus, którego pamiętamy parę etapów temu, kiedy wyrzucił całą baterię ze swojej e, przerzutki SRAM, która przestała działać podczas jazdy, oczywiście tylną baterię, dzisiaj e, zdejmując wczoraj, e, wczoraj przepraszam, z, zdejmując em, nakładki na buty tak jak wyrywał, to potem włożył sobie palucha między em, między widelec a koła, no i tam nie urwało mu tego palucha, ale miał tam takiego ob obwiniętego, zakrwawionego na mecie, e, także sam się śmiał, że, że nie złapało go, że może wymieniać spokojnie tylne baterie, przerzutek, ale, e, ale nie może zdejmować, ale. No. To, 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 tu mu się nic nie stało, a, a z, z, został złapany na wykroku przy czynności tak prostej jak zdejmowanie nakładki na buty. No to pewnie też było związane z tym, że już te ręce, się, ręce tak nie miały takiego czucia, gdzieś tam ześliznęły się, wleciały. No przynajmniej było zimno, więc pewnie uratowało mu palec fakt, iż miał takie dosyć no, jesienne, jesienne mm, rękawiczki. No i tak. E, oprócz tego, co? No dzisiaj. Nie wiem, czy właśnie do to doszedłem, czyli to już takie dzisiaj łamane na wczoraj, no COVID po tym upadku e, dzisiaj nie staje na starcie, czyli już nie ma tego sprawcy zamieszania e, wczorajszego. <laughs> Gary i Thomas coraz więcej różowych akcentów zakłada na, na siebie. Ten miał tylko chyba koszulkę, teraz już kask, rękawiczki, skarpetki, także powoli przeistacza się w, w różową panterę. Chociaż jak sam mówi, ten pomarańczowy kask to wygląda jak... E Ach, jakby to powiedzieć użyję anglojęzycznie powiem że powiedział że wygląda jak Belend na jego głowie dla tych którzy wiedzą to wiedzą o co chodzi a dla tych którzy nie wiedzą to mogą się domyślać do tego jeszcze mamy zawodników którzy nie dojechali dzisiaj Hans van Hooke Kaden Groves już walczył od wczoraj z tym z problemami zdrowotnymi dzisiaj poddał, poddał się Michael Sheridan również nie dojeżdża także mamy 136 zawodników nadal w walce, no i dzisiaj, dzisiaj etap zdecydowanie odjazdowy. No i teraz było tylko pytanie, kto może w ten odjazd pojechać. Um, Tymen Aliensman był tutaj na straży, no bo. Warto powiedzieć, że e, Ineos teraz troszeczkę można powiedzieć w telepatach: no bo mieli Geigen Hatta, mieli, Gegenhatta, mieli, e, mieli m, czy nadal mają, e, Greinta Tomasa, który jako ciekawostka dzisiaj stał się ósmym najstarszym zawodnikiem noszącym koszulkę lidera wielkiego turu. E, najstarszy to Chris Horner, który wygrał WLT, a potem nie dostał e, kontraktu, bo była to dosyć podejrzana, wygrana i potem skończył karierę w wieku 41 lat. <laughs> Ale to zupełnie inna e, historia. E, także Ineos teraz musi kontrolować, tak? No skaczą, sk wszyscy, wszyscy skaczą, wszyscy skaczą, a kto to musi kasować, no biedny Ironsman. Biedny Ironsman jedzie na przodzie i tam kontroluje kto może odjechać, kto nie może odjechać. Ty, ty, o ty, tak to to nie. E, Brandon McNulty, nie, ciebie nie puszczamy, nie, nie puszczał Cię de Kenik, my ciebie też nie puszczamy, zostań tutaj. Ben Healy był w pełni ubrany, że on to mógłby odjechać. Był w pełni ubrany, żeby, żeby odjechać, bo i kombinezon czasowy no i tylko, tylko te kudły wystające z podkasku, no to już inna też historia e, ale dzisiaj zupełnie nie miał nóg, no i co, no i zabierają się zawodnicy w odjazd, gdzie najniebezpieczniejszym no, jest Patryk Konrad z Bory najbliżej w klasyfikacji generalnej, no ale chyba z Patrykiem Konradem e, Ineos stwierdził, że, że może żyć, no bo oprócz tego to mamy jakichś tam zawodników oczywiście z Green Project, Bardiani CFS, e, Fajzane czyli Gaburo, czyli Covilio, jakiś kolejny taki prawie covidowy e, skacze nieśmiertelny bałkę Mole mamy jeszcze Serba nawet wielko stojnicza z teamu Korea italia więc kolejny, kolejny tutaj jakoś bardzo niezaprzątający głowy Ineosu zawodnik Fortunato, Lastras Suter, Linoldani, Kus skoczył tak jak narympał. Do końca nie wiadomo, czy to skoczył, sepku skoczył do przodu i tak już ma taką stratę w generalce, bo tam w paru upadkach po pechu, żeby zdenerwować Neo może żeby ich zestresować, że będzie tutaj działał jako satelita dla Roglicza, chociaż ten podjazd ostatni no, był załatwy, łatwy, żeby, żeby zaatakować, um, zaatakować grupę faworytów. No to może taki mind games w wykonaniu um, jumbowizmy wizmy e, Formolo, Valentine, par Huis, Bodem, Hessman, Scaroni, Betiol, też taki klasyczny odjazdowiec, Van Wilder, Frigo, Tonelli, Berwick, Coincidence. No i teraz, jeszcze w tym odjeździe, dobrze pamiętam, zabrał się chyba Petersen, żeby złapać punkty w koszulce cyklomejwenowej, cyklamenowej, potem oczywiście sobie odpuścił i już, e już tam jakoś nie, nie, atakował, zjechał nawet już poza, y, rozluźniał nóżkę, zjechał poza, zjechał na propeltonu, a potem już do, do to, y, No i takie ułożenie, y, odjazdu, gdzie jest paru zawodników, jest dwóch zawodników Bory, jest dwóch zawodników Treka, jest paru zawodników Green Project, jest ten kurs, który tak naprawdę tam jest, chyba, że wszystkich denerwować. Z Astany był caroni, jeszcze jeden z tych zawodników z Astany, który potem miał jakieś problemy rządkowe, i wyrócił, zjechał tam gdzieś do Paratona, potem chyba nawet został gdzieś zrzucony Zrzucony dalej, teraz nie mogę sobie przypomnieć nazwiska. No nie jest jakiś to, że tak powiem, kolor z pierwszych stron gazet, a bardziej właśnie taki zawodnik, który miał tutaj uciekać. Czy to był, teraz tak myślę, czy to był Velasco, Simone Velasco? Czy to był, no jeszcze Proński chyba był też chwilę w tym odjeździe, tak Proński, czyli w ogóle Kazachstan miał tam Batistela, o Batistela to był ten zawodnik z problemami żołądkowymi, który potem zabrał się w odjazd, więc te problemy musiały go do dorwać po tym jak się już ten odjazd zabrał, bo ten straszny szedł, gasnął no i dojechał w grupę to z Moskonem i Cavendishem, Proński, więc był moment kiedy skaloni Proński i Batistela byli w odjeździe trzech zawodników za Stany. No a to się, mówię, potem przetrzebiło, no i zebrał się, finałowo zebrał się taki odjazd, który jakby na tym pomyśleć, no ktoś to ogląda z boku, patrzy, mówi, do czego to w ogóle poszło, jak to, jak to mogło pójść. Odjechał Dens Queens, Berwick i jeden z zawodników Badiani Green Project. No i teraz... Oldani, który musiał dojechać do tego odjazdu, bo go przegapił potem, od, potem fuga di fuga, odjazd odjazdu przegapił fuga di fuga, był bardzo zły że musi to sam gonić, bo jeden z zawodników Badiani Green Project siedzi mu na kole, no ale tam był jego kolega w tym odjeździe, czterosobowym, zanim napuch i, i zjechał, bo finalnie zostało tych, to był chyba Tonelli, z tego co pamiętam, to zostało, zostało trzech panów: Berwick, Skuńc i Dens. No i teraz, jako że był tam Dens z Bory, czyli tam był Konrad, Konrad, który przestał pracować w odjeździe, Skuńc, który miał tam, miał dwóch zawodników, bo miał Molemę i Emanuela Gebreysga z Erycei, więc tych dwóch zawodników już nie pracowało. Był zawod, był Tonelli z Green Project, tam było dwóch jeszcze w odjeździe z Green Project, Gaburo i Kowili. Um, Izrael Premier Tech, tak, no tak, ja to on, jemu się udało zabrać, bo on raczej nie miał chyba tam kolegów, a nie, przepraszam, Marco, Marco Frigo więc kurs nigdy tam nie miał zamiaru pracować, więc nagle taki Oldani był wściekły, że nikt z nim nie chce pracować, ale tam pół tego odjazdu, które zostało, to nie miało w tym żadnego biznesu, więc tak to wyszło, że odjazd pojechał, no i potem co? No i potem było takie pracowanie, pracowanie, toneli na puchu, na, chyba na tym, ostatnim, na, tym etap, na tym ostatnim dużym podjeździe. Nico Dens robił różne wygibasy, no i do końca nie wiadomo, czy to Makto, rola Oscarowa, czy rzeczywiście już ten duży chłopiec, no bo no bo Nico Dens do, do małych zawodników nie należy 1,83 no wyglądał przy tych skuńcach i, i przy szczególnie przy Berwicku, który ma 1,75 jakoś tak strasznie jakby był od nich dwa razy większy i, i w półtora raza szerszy 1, no i pewnie z 12 kilo cięższy 1, strasznie tam nie dawał żadnych zmian ale się nie dał zerwać, no i Panowie przyjechali przez szczyt Denskuń z Berwick, no i w pewnym momencie mm, zaatakował chyba Dens. Potem, czy też Skuń, potem dogonił go Dens Dan, i to zasmuciło strasznie Sebastiana Berwicka, który złapany na kamerze podjechał i powiedział: "I ain't doing shit". Czyli od tego momentu już Berwick nie pomagał, no ale ostatnia szansa Berwicka, żeby coś zrobić, to raczej było na tym podjeździe, no bo to zawodnik, który do sprinterów nie, na, nie należy. Skuins chyba też wiedział, że jeżeli nie zgubi Nico na podjeździe, to to raczej go nie, nie zgubi, no bo to zawodnik, który wygrał etap w, w Tour de Suisse, także w, ty, w, w zeszłym roku ma na koncie jeszcze okolo Slovensko, etap okolo Slovensko. wygrał Tour de Vendée także no nie jest z pierwszej łapanki do tego jeszcze przyzwoity, przyzwoity czasowiec także co no, do sprintu dojechało trzech panów Skunis, Denz, Bedwick Denz ich rozprowadził i ich stłukł wygrał etap Skuńc nie miał siły wyjść z mu tylko wjechał na kole w tym samym czasie, a Berwick już tak bardzo się poddał, że, że zgadnął, tylko dostał nawet 3 sekundy. No ale, Toneli dojeżdża niecałą minutę z tyłu, dla Bardiani no, punkty UCI zawsze przydatne. Do tego Marco Frigo atakuje fuga di fuga di fuga, czyli atakuje z odjazdu odjazdu po to, żeby tam potem się wiadomo takiego po, połamała ale wydaje mi się, że to był głównie atak Frigo po to, żeby zgadnąć 60 punktów UCI, no bo akurat Israel Premier Tech tych punktów potrzebuje, także dzisiaj Israel Premier Tech zdobywa 155 punktów, czyli pewnie tyle ile eee... Pewien zespół z set za polski to będzie przez dwa sezony. No i a to kolejna inna historia. No i co? Potem mamy, dojeżdżamy, tak? Dojeżdżają wszyscy z ucieczki. Jedni bardziej zadowoleni, do mniej. No chyba dzisiaj można powiedzieć raz podwozem, raz na boże. No bo Nico, Benz, Mercedes, Benz, Denz wygrywa etap. Do tego Konrad, Patryk, Konrad po cichu wskakuje wyżej do generalki, bo odrabia parę minut nad peletonem bo dojeżdża do mety, już potem wiadomo, nie pracował, nie gonił swojego kolegi z zespołu 3.51 za Dęcem wjeżdża Konrad, a ponad 4 minuty, 4 minuty 20 20 ile? 4 minuty 28 sekund za Konradem wpada wpada na metę Peleton także Konrad winduje się na miejsce 13 w generalce 4 minuty 15 sekund straty także to już można powiedzieć już coś w samym, na samym szczycie bez zmian, 12 bez zmian no i co? no i co tutaj mamy? małe tam zmiany punktowe jeżeli chodzi o koszulkę cyklamenową 164 punkty Milan, 140 ma Akenman 88 po tym zwycię zwycięstwie wczoraj Mafius, dzisiaj też w odjeździe chyba zrozumieli, że Dematkiego wysłanie w odjazd nie ma zbyt wielkiego sensu, więc też gdzieś tam złapał parę punktów klasyfikacja gódzka to dopiero nam się zaczynają góry, także możemy się rozwoić na tym, że Dawid zwieje zwiezie komuś koszulkę do Rzymu, klasyfikacja młodzieżowa bez zmian, no i klasyfikacja u klasyfikacja klasifikacja mówi starowa tam Ineos mocno ale wiadomo ubyło im e, ubyło im teo roztrzaskał się z Ivakov, także e, m, Ineos spada z pierwszego miejsca a na sztywniutko dzisiaj Dzięki ekstresom kusa w odjeździe jumbo, Wisma, jumbo Wisma wjeżdża na pierwsze miejsce klasy, z klasyfikacji Movistarowej, a Movistar o jedno miejsce spada e, po dzisiejszym dobrym występie Green Project Bardiani CSF Faizane. E, Movistar dopiero 15 w klasyfikacji Movistarowej. Cóż za smutna to historia za EOLokometą i Green Project Bardiani, no naprawdę. Zespół, który, który myślałem, że ma szacunek dla, dla klasyfikacji dywersynowej, takie rzeczy wyprawia. No nic. No i co? Można powiedzieć, że na początku powiedziałem to Giro nam się już starzeje, no bo nawet z drugiej strony można powiedzieć nowe Giro, nowe rozdanie, bo od etapu 13 zaczynamy to, na co czekał Sylwek, no ale niestety Vlasov się tego nie doczekał. No i jutro co? Jutro, mimo że przez pogodę obcięty ten Grand nad San. Del Gran San Bernardo. Ym, pierwsza kategoria, ale obcięta jadą dołem, jadą, przecinają to y, tunelem, więc tam zamiast wjeżdżać na 2400, chyba to wjeżdżałem na niecałe 1900, potem kładek 15,5 km 8,6. Tam miejscami bardzo smutny podjazd. Zjazd i Cramutana Vallée. Y, 1456 m. No i teraz ych. Huu, ciekawe. Początek dosyć łatwy, więc ciężko będzie jakieś tam zawiązać, żeby ucieczka taka, która by chciała odjechać, żeby odjechała. Potem na tyle jest chyba skondensowana góra generalki, że wszyscy będą się na siebie patrzeć. Nikt raczej nie będzie tutaj jakiegoś ryzyka wielkiego ponosił, żeby atakować na pierwszym, na pierwszym czy na drugim podjeździe, więc myślę, że to będzie klasyczne wyczekiwanko. Myślę, że ma to potencjał na to, żeby Szło silne tempo, na ostatnim podjeździe została grybka paru zawodników. Znaczy, już nie mówię, czy odjazd dojedzie, czy nie, to jest rzecz drugorzędna, no. Tibo Pino jest chyba za blisko w klasyfikacji generalnej, żeby go wypuścili, żeby zaczął zbierać punkty, więc to może być problemem dla Francuza, no. Chyba, że na koniec kariery nagle Tibo Pinowy wygra Giro. Też to wątpię, drogi słuchaczu, chociaż teraz jak dojedzie 50 do mety, to może i, może i Pinowy więc mam dziwne przeczucie, że może być nakręcanie mocne tempo, potem wyjdzie kus, nakręci rozprowadzi Rogalicza Rogalicz na ostatnich 600 metrach rozkręci kopyto, wiadomo wiekowy dziadek Thomas nie będzie miał za nim skoku, Jojo Almeida będzie pewnie jojował klasycznie więc w zależności w której fazie Joja rozpocznie się sprint, w tej jak już dojdzie do tej grupy, czy akurat jak się od niej odczepi no i jakbym miał przewidywać to jeżeli jakiś nie, odje nie pojedzie mega odjazd, gdzie Ktoś z drugiego bądź trzeciego planu założy koszulkę różową na parę dni, no to chyba czas rogalicza na przejęcie tutaj sterów, wsadzenie, mm, wsadzenie Tomasowi paru sekund na mecie, plus oczywiście rogaliczówki, czyli, czyli tych bonusowych sekund. No i co? No i jutro zaczynamy, jutro zaczynamy Giro no. Piątek, piąteczek, piątunio, można już odpinać wroteczki powoli, ale nie jeżeli jedzie się w peletonie na 106 Giro d Italia, bo e, no bo będzie, będzie się działo. E, potem, a potem sobota taki dziwny etap. Nie wiem, nie rozumiem tego sobotniego etapu. Zaczynamy w Sierra, potem do Casano, Maniano i, i jedziemy przez Simplon Pass na początku i potem zjazd, zjazd, zjazd i płasko do mety. Nie wiem. Może, jak się wszyscy wymęczą w piątek, to może będzie etap spintecki w sobotę, zwariowane. No i potem, O no i potem, Sereno, Sereno Bergamo. No zaczyna się to Giro dopiero, więc młode Giro. Nowe Giro, młode Giro stary ja, ale o tym wszystkim to już poopowiadam jutro, także do usłyszenia jutro. Ciao, ciao.